jesteśmy na siłowni, jest już otwarta i... What she said? Can you remember your name? My name? Yeah. Do you remember my I name? I forgot. Yeah. What's your name? Obviously not Justin Bieber. No, it's why not? Jermaine. Jermaine? Jermaine. Like Jamaica, but Jermaine? Yeah. Okay. Jermaine. No, nice. You ever been in here? Yeah, I've been here. But not with my girlfriend. Strefa wolnych ciężarów jest osobno w takim pokoju. I'm so glad about this sound in the studio because we had the training in the Pure Gym in Woolwich. No Woolwich, sorry, Greenwich. Greenwich. Movement. Yeah. And the sound max was like low. Low. I train in there. I train in the Greenwich. You train in there. I train in movement and the upper one. Zumba. Ze mną. Teraz wam kogoś przedstawię. Jesteście gotowi? Hey, it's me. Ja na tablicy Kierdziemu. See ya. Jako trener w końcu to się stało. Ja na tablicy trenerskiej czuję się świetnie. Jutro otwieramy o 12:00 zmiany i zajęcia będą już w środę i w czwartki. Zaczynam pumpem, stepem, brzuchami, zumbą. Jestem podjarana jak koń przed westernem. Mega. Dzisiaj był kolejny dzień, ostatni dzień szkolenia z marketingu, z różnych takich rzeczy. Jak otwierać drzwi, jak zamykać, co sprawdzać, gdzie się podpisać. Takie różne siłowniane rzeczy. Także to jest mój stafon, to jest moja szafeczka. No, mogę dostałam dziś kwiaty od jednej osoby na dobre rozpoczęcie dnia. Także witam Monika, witam na pokładzie. Witam na pokładzie. Super, cieszę się, mega się cieszę. Spełniło się marzenie, moje marzenie. Jestem już oficjalnie trenerem, personalnym instruktorem w Anglii, dokładnie w Londynie, London Charlton. Zapraszam każdego z was, jeżeli mieszkacie w Londynie lub w Anglii, do kontaktu ze mną. Jestem otwarta na treningi, na różne cooperations, jakieś filmiki, czy ze wspólnego treningu, czy czegokolwiek. Wpadajcie! Super raśna kłódeczka z Pure Gymu. Zgadnijcie, jaki mam kod. Urodzenia, of course. Także jakbyście chcieli sobie podkraść BCA z mojej półki, to musicie wiedzieć, w którym roku się urodziłam. Raczej nie dostaniecie moich koksów. Jest godzina 11:44. Za 16 minut otwieramy. Oh, like a GoPro. Yeah. Oh, it is a GoPro. Yeah, that's it. So is that, is this one a waterproof one or do you need a case for it? Yeah, it's like 47 parts. Right. Like, and do you need the case for that to make it waterproof or is that waterproof straight away? Do you need the case? That is sick! Właśnie pierwsza induction, tak wygląda siłownia. No, ludzie już trenują, my ich oprowadzamy, mówimy co gdzie jest, jak używać, pokazujemy różne rzeczy. No, dzieje się. Ludzie od 12, jak już zaczęliśmy, odpaliśmy siłownię, oni już pojechali z butelkami z wodą, gotowi, żeby ćwiczyć. Wiesz, nie używano, wszystko śmiga. Mam wrażenie, że ta siłownia będzie po prostu blast. Zmiecie wszystko z ziemi. Już to. 5 godzin później. Patrzcie, ile jest ludzi. Siłownia jest pełna. Czujcie to? Pełna. I co chwilę ludzie przychodzą. Obi przeprowadza.
Jest około 6, jest czwartek, mój drugi dyżur na siłowni. Dwie godziny zmiany już za mną, pogadałam troszkę z ludźmi, miałam dwie konsultacje. Fajnie, bo toczy się jakoś ta gadka, jest spoko i za 3 minuty mam pierwsze zajęcia step. Zrobię zumba step, czyli takie dance, toning, classes, potem mam przerwę i potem pump. Yeah, let's do it. Let's do it! Hello, hello. Yeah. So one more time, I'm Monica. Nice to meet you. I'm so excited to be here. Are you excited? Yeah, sure. Are you ready for awesome workout? Yeah! Are you okay? Yes. You want another song? Yes. And my sweat face. Witam ponownie, ja jestem po rozgrzewce i po nogach i myślałam sobie, jaką piosenkę puścić, żeby ochrzcić tą salę, moją nową fitness salę. I pomyślałam, że puszczę coś totalnie obciachowego, totalnie polskiego. Zaraz zobaczycie, na co wpadłam. Pogoda i nastrój okolicy chce pokonać ciebie, ty pokonaj pogodę, wyglądając jak chodzące M&M's. Cześć, w ogóle dziękuję za wsparcie. Odkąd tu przyszłam, od 5 zaczęłam zmianę, całą godzinę rozmawiałam z ludźmi, potem miałam 3 godziny pod rząd zajęć i na Zumbie przyszło 22 osoby. Po prostu i tak się babom podobało, że po prostu krzyczały mi na całą salę, mi krzyczały, że po prostu no brak mi słów, brak mi gadki, bo taka jestem zmieciona. Dzięki.